Witam wszystkich. Dostajemy wiele zapytań, czy na komputerach Mac Storm, czy ogólnie biorąc na Hackintoshach, można zainstalować Windows czy inny system. Oczywiście jak najbardziej można i będzie to Windows w formie natywnej, czego na przykład nie damy rady zrobić na Macu z procesorami Silicon, ponieważ tam Windows jest po prostu emulowany. Tak samo instalacja Linuxa na oryginalnym Macu nie jest aż tak dobra jak Linux na naszych komputerach, ponieważ te dystrybucje Linuxa są dopracowane na procesory Intela czy też procesory AMD. I teraz zabieramy się za instalację, ale przedtem jeszcze jedna uwaga, mianowicie będziemy instalować system Windows i Linux na tym samym dysku, na którym jest Mac OS. Oczywiście ja polecam oddzielne dyski, natomiast są sytuacje, kiedy mamy tylko jeden dysk w komputerze, na przykład w laptopie, albo nie możemy, czy nie chcemy dokupić innych dysków. I w tym wypadku musimy dysk podzielić na partycje i zainstalować na tym samym dysku właśnie, na którym jest Mac OS. Oczywiście ma to swoje wady i zalety, o których powiem w dalszej części wideo. Na początek otwieramy program OpenCore Konfigurator. Tutaj musimy zamontować partycję EFI naszego dysku systemowego. I takim podstawowym ustawieniem, w przypadku jeżeli instalujemy Windowsa czy Linuxa na tym samym dysku co Mac OS, w zakładce MIS jest opcja Launcher Option. Ona jest zwykle wyłączona, natomiast w tym przypadku musimy ją włączyć. Jeżeli ją nie włączymy, wówczas po instalacji Windowsa czy Linuxa bootloader może zostać nadpisany, to znaczy możemy nie mieć możliwości wystartowania Mac OS-a. Natomiast tą opcją bootloader kopiuje się jakby do BIOS-u i zapobiega takim sytuacjom, że po prostu nagle mamy tylko Windowsa czy Linuxa, a nie mamy Mac OS. Także tą opcję musicie włączyć tutaj na full. Launcher option. I drugi parametr w EFI musi być zaznaczony request boot var routing. Być może on jest zaznaczony na stałe, ale jeżeli nie jest, to należy go włączyć. I ten launcher option. I teraz sobie zapisujemy to i po tej operacji restartujemy komputer. Najlepiej restartować dwa razy dla pewności. Jesteśmy już po restarcie i teraz przystępujemy do dalszej części tej operacji, mianowicie podziału dysku systemowego z Mac OS-em na trzy partycje. Jedną dla Windowsa, następną dla Linuxa. W tym celu wchodzimy sobie tutaj w narzędzia dyskowe. I tak, jak widzimy, tutaj mamy dysk 1 TB, który podzielimy teraz na trzy partycje, mianowicie wchodzimy w partition i tu jeszcze jedna uwaga, mianowicie przed takimi operacjami jak tutaj należy skopiować wszystkie jakieś dane, które są nam cenne, albo zrobić na przykład kopię całego systemu, ponieważ są to operacje, które jeżeli przerwiemy, to system może po prostu nie zastartować, także uważajcie bardzo na to. I teraz tak, dodajemy sobie pierwszą partycję dla Windowsa. Pierwszą partycję dla Windowsa, add partition. I teraz ona i następnie drugą partycję dla Linuxa. I teraz tak, dla Windowsa powiedzmy damy sobie tutaj 300 giga. Dla Maca będziemy mieć 500, powiedzmy. Tutaj dajemy jakąś tam nazwę Windows. Ona nie jest ważna. Powiedzmy 300, ok, jest 300. I ważne jest, formatujemy tutaj, dajemy format na exFAT.
Najlepiej byłoby zostawić ją niezapisaną, ale tutaj takiej możliwości nie ma. I tu partycja dla Linuxa. Nazywamy ją sobie Linux. I również dajemy tutaj ext.fat. I teraz nastąpi formatowanie. Czyli dajemy apply. Tutaj jeszcze nam pyta oczywiście, czy potwierdzamy to. Oczywiście potwierdzamy. Partition. Dajemy continue. I jak widać, no cały proces postępuje. Za chwilę będziemy mieć tutaj już trzy partycje. Tak, i cała operacja oczywiście zakończyła się sukcesem i widzicie, mamy tak Linuxa 200 giga, tutaj programy nie zajmują za dużo, także jest sam raz Windows 300, no i Mac OS pozostał 500 giga. I teraz restartujemy komputer i przystępujemy do instalacji Windowsa najpierw. I teraz nagrywamy sobie z kamerki. Widzicie tutaj po wejściu do BIOSa w opcję boot, iż mamy tak Open Core, który jest bootloader, który już się skopiował do BIOSu. Tu mamy EFI dysku systemowego, no i pendrive z instalką Windowsa. Czyli jako pierwszy wybieramy sobie tutaj Kingston, UEFI pendrive, to będzie Windows. Zapisujemy i startujemy teraz z tej instalki Windowsa. I tutaj Windows zaczyna już się instalować. Wybieramy sobie te standardowe opcje. Powiedzmy Windows 11 Pro. Dajemy akceptuj. Tutaj wchodzimy na niestandardowe ustawienia. I teraz widzicie, jakie mamy tutaj partycje. Czy tak, EFI dysku systemowego. 500 giga to jest Mac OS. No i partycje Linux, Windows. I na tą partycję instalujemy teraz Windowsa. Najpierw trzeba ją usunąć. Usuwamy, wchodzimy na nieprzyjazne miejsce i dajemy dalej. I system zaczyna się instalować. Oczywiście nie będziemy tutaj czekać do końca tej instalki, no bo to nie jest tutorial na temat instalacji Windowsa. Zresztą potem są już takie standardowe opcje. I teraz jesteśmy już po instalacji Windowsa. Wchodzimy sobie dalej w opcję boot. I zobaczcie, iż tutaj pojawił się Windows Boot Manager, czyli plik rozruchowy do Windowsa. Jest nasz Open Core Bootloader w opcjach wyboru. No i EFI dysku systemowego. I teraz wiadomo, iż na pierwszej opcji bootowania musi być Open Core. Zrestartujmy sobie teraz komputer. O i zobaczcie, tu jest Windows w menu wyboru. Windows i Mac. A to może jeszcze przybliżę trochę. O. Mamy dwie ikonki, możemy sobie wybierać, albo startujemy z Windowsa, albo startujemy jako Mac.
Teraz wystartujemy Windowsa na razie. No i widzimy tutaj, to jest taka wersja instalowana tylko na potrzeby tego wideo. Możemy sobie zobaczyć w informacjach, jaka to jest wersja Windowsa, jaki komputer. No, czyli w ten sposób możemy zainstalować Windowsa i następnie przechodzimy do instalacji Linuxa. Przygotowujemy sobie pendrive z Linuxem. Będzie to wersja Lubuntu, najnowsza. Bardzo lekka, którą można zainstalować praktycznie na każdym komputerze i działa ekstremalnie szybko. Wchodzimy do BIOS-u. Boot. Tutaj mamy Linuxa na USB. Na pendrive USB. Zmienimy tutaj bootowanie właśnie na to. I wybieramy sobie install Ubuntu. To zainstalujemy w wersji angielskiej. Nie będziemy tutaj nic innego zmieniać. Da język oczywiście, to jest tylko tymczasowe, także nic nie będziemy tutaj kombinować. Wybieramy Replace Partition. Replace Partition. I tutaj ważne jest również, tak jak w przypadku Windowsa, żeby wybrać odpowiednią partycję. I tutaj mamy właśnie naszą aktualną partycję. Aktualna partycja to jest tak Mac 500 giga. Tu mamy 300, to jest Windows, ten niebieski. Natomiast ten tutaj pomarańczowy jakby, no to tutaj się zainstaluje proponowana partycja instalacji Ubuntu. Czyli tutaj instalujemy. Oczywiście ważne jest, żeby nie wybrać opcji Erase Disk, tylko właśnie Replace Partition tutaj, czyli zamień partycję, żeby on zainstalował tego Linuxa dokładnie na tą wolną partycję. Jeszcze raz nam pokazuje, jak to będzie wyglądało właśnie, że na tą partycję zainstaluję sobie Linuxa. Dajemy install. I przechodzimy do instalacji. Oczywiście też nie będziemy tu czekać na instalację. Pokażę Wam, jak to już wygląda po instalacji. Jesteśmy już po instalacji Ubuntu. I dalej wchodzimy w opcję boot i zobaczcie, iż jest tu już plik rozruchowy Ubuntu, jest Windows Boot Manager i jest Open Core, czyli wszystko, co chcemy. Ja tu może przybliżę to bardziej. On tak to wygląda tutaj. Czyli dalej zmieniamy tutaj na Open Core. Zapisujemy i startujemy. No i zobaczcie teraz, mamy już trzy ikonki. Czyli jest Windows, Ubuntu i Mac OS.
Teraz startujemy z Ubuntu. No i tu oczywiście trzeba jeszcze go skonfigurować i tak dalej, ale no mniej więcej o to chodzi. I teraz wystartujemy jeszcze tutaj na koniec macOS. I teraz pokażę Wam jeszcze na pulpicie parę rzeczy, o których trzeba na pewno wiedzieć. I znowu jesteśmy na systemie Sequoia. Pokażę Wam jeszcze, jak zmienił się bootloader po tych operacjach. Wchodzimy w partycję EFI i tutaj zobaczcie, iż przybyły dwa katalogi: Microsoft Ubuntu z plikami rozruchowymi do Windowsa i do Ubuntu. W katalogu boot są jeszcze dwa inne pliki rozruchowe do Windowsa i do Ubuntu. I teraz, jakbyśmy chcieli przywrócić stan, który był przed instalacją tych systemów, to po prostu usuwamy te dwa katalogi, usuwamy te dwa pliki i wtedy butuje nam się tylko system macOS. Zalecam również posiadanie jakiegoś pendrive'a z bootloaderem sprzed tej operacji, żeby raczej czego móc wystartować. Tutaj jeszcze spójrzcie na ten fragment wideo odnośnie miejsca instalacji dysków. Jest ważne właśnie, żeby taki dysk z trzema systemami nie przenosić nigdzie po prostu w inny slot, bo informacje o tym są zapisywane w BIOSie i wtedy nasz system może nie wystartować. I tutaj jeszcze uwaga odnośnie właśnie instalacji dysków w danym slocie. Tutaj, jak widzicie, jest ten dysk na adapterze na slocie PCI Express. Oczywiście nie ma znaczenia, czy jest na płycie, czy na adapterze. Mianowicie, jeżeli sobie teraz zmienimy miejsce tego dysku, czyli go wyjmiemy i zainstalujemy w tym slocie, to za chwilę zobaczycie, co się dzieje tutaj. I tutaj widzimy, iż po zmianie właśnie dysku w slocie nagle zniknął nam Open Core. To właśnie dlatego, że informacje o Open Core są przypisane do danego slotu tutaj. Dlatego nie zmieniajcie tego dysku w slocie, zostawcie go tam, gdzie był instalowany. I teraz znowu zmieniamy dysk w slocie na ten, który był wcześniej. I zobaczcie teraz, po zmianie tego slotu, czyli włożeniu go w miejsce, w którym był, bootloader Open Core znowu się pojawia. Jeszcze uwagi odnośnie różnic między instalacją na tym samym dysku tych systemów, a na oddzielnych dyskach. Mianowicie, jeżeli instalujecie na oddzielnych dyskach Windows czy Ubuntu, to starajcie się instalować bez obecności dysku z macOS. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jeżeli wyjmiecie dysk z macOSem na czas instalacji Windowsa na innym dysku, to wtedy to te pliki rozruchowe dokładnie zainstalują się na tym dysku z Windowsem. To samo dotyczy Ubuntu. I wtedy macie wszystkie pliki rozruchowe na dyskach z Windowsem, z Ubuntu i z macOSem, a nie na jednym dysku. Także no, myślę, że no, to jest taka jedyna właśnie różnica między instalacją systemów na tym samym dysku, a na innych dyskach, że po prostu jeżeli instaluje to na oddzielnych dyskach, to wtedy ta instalacja jest jakby, no, powiedzmy, bardziej pewna. Mamy oddzielny dysk do Windowsa, do Ubuntu, no, a tutaj mamy jeden dysk, jeden bootloader i musimy o tym pamiętać właśnie. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.